Przed nami wielki finał mrówkowej metamorfozy. Kafle położone, armatura zamontowana, sufit pomalowany, oświetlenie gotowe. Do wielkiego finału brakuje jeszcze kilku akcesoriów łazienkowych oraz elementów dekoracji. Z pomocą zjawiła się firma Galicja, a konkretnie marka Alsea. Do zaaranżowania wnętrza łazienki potrzeba kreatywności, przestrzennej wyobraźni i podstawowej znajomości projektowania wnętrz. No, wypisz, wymaluj, ja. Nie no, żartuję. Bez pomocy Ani niczego bym nie wskurał. Nie znoszę przeszukiwać internetów godzinami, by później kompletować wszystko, co zamę do kupy i patrzeć, czy pasuje, czy nie pasuje. A my? My weszliśmy na stronę mrówki, znaleźliśmy markę Alsea i klikło. Co, dekorujemy? No jasne. Przy misie WC ustawię szczotkę z kolekcji Nobi. W końcu przy każdym tronie musi się znaleźć berło. Z tej samej serii wybrałem 5-litrowy kosz na śmieci. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj imitację drewna. To samo dzieje się nad umywalką, a więc pasuje. Ej, wolno opadające, zupełnie tak jak kibelek. A na blacie ustawimy kubeczek na szczoteczki do zębów, dozownik do mydła, no i mydelniczkę dla miłośników tradycyjnego mycia rąk. Wszystko z serii Pastello. Będzie pasować kolorystycznie. Dywaniki łazienkowe z serii Jamajka. Tutaj mamy dywanik pod misę wolnostojącą. Ona nam się akurat niekoniecznie przyda, bo mamy misę wiszącą, ale możesz sobie dotknąć, zobaczyć jaki mięciutki. Zobacz. Fajny, nie? A tutaj, proszę bardzo, dywanik, dzięki któremu gospodarzom będzie cieplutko w nóżki, kiedy będą myć sobie zęby albo przyglądać się w lustrze. Przy umywalce powieszę haczyk na ręczniki. Na szczęście nie muszę wiercić w kaflach. Haczyk posiada przyssawki, podobnie jak uchwyt na papier oraz półeczki narożne pod prysznicem. O, tutaj w rogu damy kosz na brudną bieliznę, co by Krzysiu skarpet nie rozrzucał, a pod szafkę wsuniemy gospodarzom wagę. Warto kontrolować kilogramy. Sprawdźmy, czy działa. No coś prawdopodobnego, żeby powietrze miało kalorie. Nie chcę już patrzeć na te kilogramy. No, kwiatki dorzucimy i będzie pięknie. Serce wali mi jak szalone. To jest właśnie ten moment. Za chwilę wejdą do tej łazienki gospodarze i przekonamy się, czy nasza metamorfoza się udała. Jesteście gotowi? Nasi bohaterowie podjeżdżają właśnie pod dom. Umówiliśmy się, że przez cały czas trwania remontu nie zaglądają do łazienki, a na ostatnie 2 dni wysłaliśmy ich do dziadków, dzięki czemu mogliśmy zrobić niespodziankę. Oho, pukanie do drzwi. Dzień dobry! Cześć! Cześć! Czujcie się jak u siebie w domu? Ściągajcie kurtki, żebyście się nie zagrzali, bo mam wam do pokazania i to nie tylko łazienkę. Nie, dawaj, dawaj! Co? Idziemy zobaczyć łazienkę? Jeszcze nie, bo mam dla was niespodziankę, a właściwie dwie. No dobra, 3 niespodzianki. Mam tu pilot, to może pozwolisz, że Krzysiowi przekażemy. Proszę bardzo. Do czego to jest pilot? No na pewno nie do telewizora. Włącz i zobaczcie, co się dzieje na schodach. A, światła! Tak! Odkładaliśmy to cały czas, mówisz, dużo wydatków jest podczas budowy domu. Widziałem, że macie już te ściany przy schodach przygotowane właśnie na taśmy LED-owe, no i pomyślałem, że... Dodatkowo zamontowaliśmy wam jeszcze światełka w ciągu komunikacyjnym na piętrze. Mieszkacie już tutaj, dziewczynki mają pokoje na górze, więc ważne jest bezpieczeństwo, żeby swobodnie mogły pójść do toalety na przykład w nocy. No i postanowiliśmy oprawy sufitowe zamontować we wszystkich pokojach na piętrze. Tak. Super, dzięki wielkie. Dzięki. Marka GTV, bardzo dziękujemy, no i Mietek i Krzysztof montowali. To co, idziemy na finał? Idziemy. No to siu! Moi drodzy, przed nami najważniejsza część naszej metamorfozy. Stoimy póki co przed zamkniętą łazienką, ale za chwilę otworzymy wrota i zobaczycie, a my się przekonamy, czy było warto. Jesteście gotowi? Jesteśmy. Jakie nastroje? Bardzo się cieszymy. Ja pod denerwowanie, ale mam nadzieję, że naprawdę wam się spodoba. Chodźcie. 3, 2, 1. Proszę bardzo. Wow!
Ale jasno. Tak jak chciałaś, nie? No jest dokładnie tak jak chciałam. Ale ekstra. Ta łazienka jest dwa razy większa. Zobacz. Czarna armatura. Zamieszkaliśmy tu ostatnio, ale widzę po waszych reakcjach, że się podoba, tak? No nie wierzę, że w 5 dni zrobiliście taką metamorfozę. No wszystkie ręce na pokład. Kabina typu walk-in, tak jak sobie życzyliście, od Deante. Bateria podtynkowa z termostatem, tutaj głównie w trosce o to, żeby przez przypadek nie odkręcić sobie gorącej bądź za zimnej wody. Umywalka nablatowa położona na kamieniu, mamy imitację drewna, jasny gres na podłodze, adekwatnie jasny gres na ścianie, wolno opadająca misa bezkołnierzowa, tak miało być. Tak jest. Więc też tak zrobiliśmy, odpływ liniowy rzecz jasna. No i tutaj muszę też dodać kwestię akcesoriów łazienkowych pierwszej potrzeby. Siedzieliśmy w internetach, patrzyliśmy na ofertę Galicji, marka Alsea. Bardzo wam dziękujemy, bo to dopieściło łazienkę. No i jeszcze oświetlenie. No to co? Ja zmykam. Wy, nie wiem, bierzcie sobie wspólny prysznic, cieszcie się tą łazienką, niech wam służy przytulasek. Bardzo dziękujemy. Wszystko super. Dzięki. A! Krzysiu, jeszcze na odchodne. Jakbyś chciał się zważyć, to jest waga pod umywalką. Mam wątpliwości, czy działa, bo gdzieś tam więcej kilogramów wskazuje, przynajmniej u mnie. A tam z tyłu jest kosz na bieliznę, bo słyszałem, że rozrzucasz skarpetki. Pa, pa, pa! Pa, dziękujemy. Nie odebrało mowy, także kochanie, podsumuj. Okej. Okay. No łazienka wyszła naprawdę super. Tak jak sobie wyobrażaliśmy, a nawet jeszcze lepiej. Ja mam wrażenie, że oni powiększyli ją tak co najmniej dwukrotnie. Nie wydaje ci się? No tak. Jest naprawdę super. Chcemy bardzo gorąco podziękować firmie PSW Mrówka, bo to oni są sprawcą tego całego zamieszania. Bardzo nam się podoba. No i co? Zaczynamy użytkować. Od dzisiaj. Od dzisiaj. O. Mogę spuścić wodę? Melduję wykonanie zadania. Metamorfoza zakończona sukcesem. Raz jeszcze dziękuję wszystkim naszym partnerom. Megaron, Stalko, Deante, Hardy, Dekoral, GTV i Alsea. Bez was to by się nie udało. Mietek, Krzychu, jesteście najlepszymi fachowcami ever, a wy, drodzy widzowie, uważnie obserwujcie media społecznościowe PSW Mrówka, bo niebawem trzeci sezon Mrówkowych Metamorfoz.